Mila to walcząca w zwarciu strzelczyni. W otoczeniu sojuszników czuje się jak ryba w wodzie. Kradnie moc demona radości Ashlesha, czerpiąc niesamowitą energię z jego więzienia. Legendy mówią, że jej bicz raz po raz powala monstra zdolne zniszczyć świat. Witajcie w prezentacji bohaterki Mili. Nieustanna i wieczna radość. Umiejętność bierna Nili, nieskończona radość, sprawia, że sojusznicze bariery i leczenie są na niej efektywniejsze. Gdy umiejętność pobliskiego sojusznika daje leczenie lub tarczę Nili albo jemu samemu, to efekt zadziała na obie postaci. Widzicie? Przy niej wszyscy są szczęśliwsi. Radość cię chroni! Mila w mig miażdży wrogów, ale jest też dobrą przyjaciółką. Gdy zabije stwora, zdobędzie dodatkowe doświadczenie dla siebie i najbliższego sojusznika. Demonie, bądź mi posłuszny! Ku Nili bezkształtne ostrze pozwala atakować wodnym biczem. Rzućcie 3K10! A nie, to nie ta gra. Bezkształtne ostrze zadaje obrażenia wszystkim wrogom w linii. Po trafieniu zasięg i prędkość ataku zostaną na chwilę zwiększone, a ataki podstawowe będą dodatkowo zadawać obrażenia rozpryskowe. Umiejętność ma krótki czas odnowienia. Dbajcie o celność, a zmyjecie wrogów z mapy obrażeniami obszarowymi. Moja woda rani głęboko! Efekt bierny bezkształtnego ostrza powoduje, że wszystkie obrażenia zadane bohaterom ignorują część pancerza i leczą Nilę. Ten efekt skaluje się z szansą na trafienie krytyczne. Przeleczenie zapewnia Nili tarczę. W okrywa Nilę całunem radości, który zwiększa prędkość ruchu i pozwala unikać ataków podstawowych. Zmniejsza też otrzymywane obrażenia magiczne, by napsuć wrogom krwi. Dotknięcie sojusznika okrywa całunem również jego, ale będzie chroniony krócej. Jako łowczyni demonów, Nila musi być szybka jak nurt rwącej rzeki. Jej E, strumień powietrzny, sprawia, że przenika przez cel, zadając obrażenia wszystkim po drodze. Nila może mieć tylko dwa ładunki strumienia naraz. Zawsze przemieszcza się na określoną odległość. Nie wypłyńcie za daleko! Bezkształtne ostrze połączone ze strumieniem powietrza przyciągnie fale, zada obrażenia i aktywuje wzmocnienie ataków. Super umiejętność Nili, apoteoza, uwalnia przypływ mocy, smagając biczem wokół siebie. Ostatnie uderzenie przyciąga wrogów. Nila leczy się o część zadanych obrażeń, a nadwyżka leczenia jest zamieniana w tarczę. Efekt skaluje się z szansą na trafienie krytyczne i działa też na sojuszników. Radością trzeba się dzielić. Teraz już wiesz, co cię czeka. Przeciwnicy o większym zasięgu mogą nękać Nilę, ale nieskończona radość pozwala jej się uleczyć i zyskać dodatkowe doświadczenie. Leczenie i przebicie pancerza skalują się wraz z szansą na trafienie krytyczne, więc dacie czadu dopiero po kupieniu kilku przedmiotów. Właściwe wykorzystywanie mobilności Nili w walce jest kluczowe. Jako strzelczyni walcząca w zwarciu musi pozostać z dala od obrońców i osiłków. Strumień powietrzny długo się odnawia, ale ma dwa ładunki i można go używać na sojusznikach i wrogach. To potężne narzędzie, jeśli tylko odpowiednio się je wykorzystuje. Całun radości pozwala Nili przetrwać, blokując ataki podstawowe i chroniąc sojuszników w opałach. Radość to jedyna rzecz, która mnoży się, gdy się ją dzieli. Nila chce błyszczeć w każdej walce, ale musi trzymać się blisko przyjaciół, by przeżyć. Bez wsparcia zdążycie tylko wykrztusić z siebie H2O. Nie! Zapamiętajcie moje imię. Nila uderza niczym tsunami w walkach drużynowych w środkowej i późnej fazie gry, gdy przeciwnicy się zgrupują. Wykorzystujcie efekt bierny ku tak często, jak możecie, a pokonacie największych gigantów. Zgromadźcie wrogów apoteozą, a potem wzmocnijcie swoje ataki bezkształtnym ostrzem i poślijcie ich na dno. Dzięki leczeniu i tarczom wejdziecie w przeciwników jak bicz w masło. Radośnie! Niezwykłe umiejętności i magiczny wodny bicz sprawiają, że walczy z uśmiechem na ustach. Kontynuację eposu o Nili znajdziecie w linkach poniżej. A ty, jaką masz moc?